Poznaj małego Wicia. Trudno sobie wyobrazić, jak wielki wpływ wywiera to cudowne dziecko na tych, którzy zetknęli się z jego życiem. Młodzi czerpią otuchę, wiarę w przyszłość i swoje siły. Nieszczęśliwi poczynają cierpliwie znosić brzemię swych krzyży, czyniąc z nich ofiarę Panu Jezusowi, a zatwardziali grzesznicy uczą się kochać i poznawać Boga. Dzieci i starcy, nędzarze i możni, prostaczkowie oraz najwznioślejsze dusze i umysły chylą przed Nim głowy w pokorze, do Niego udając się w potrzebie. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej głowie prezentuje dzieło Wandy Kieszkowskiej zatytułowane Boży Chłopczyna Wicio de Fontgalland. Audiobook i książeczka są częścią serii Młodzi Przyjaciele Jezusa, przedstawiającej życie dzieci, które przeszły do Pana Boga w opinii świętości. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej głowie prezentuje przewodnik dla młodzieży na drodze pobożności chrześcijańskiej. Dzieło to wiele lat temu napisał przyjaciel młodzieży, Święty Jan Bosco. O unikaniu złych towarzyszy. 3 są rodzaje towarzyszy. Jedni dobrzy, drudzy źli, inni niezupełnie źli, ale też nie całkiem dobrzy. Z pierwszymi obcujcie swobodnie, a odniesiecie stąd korzyść. Z ostatnimi wolno wam przestawać tylko w razie koniecznej potrzeby, lecz bez zawierania jakiejkolwiek przyjaźni. Złych towarzyszy powinniście bezwzględnie unikać. Lecz których z moich towarzyszy mam uważać za złych? Zaraz wam ich wskażę. Ci, którzy w waszej obecności nie wstydzą się prowadzić mów nieprzyzwoitych, wymawiać słów dwuznacznych i gorszących, którzy dopuszczają się kłamstwa, przekleństwa, krzywoprzysięstwa, szemrania lub też usiłują odwieść was od Kościoła i obowiązków religijnych, namawiają do kradzieży, nieposłuszeństwa lub zaniedbania waszych obowiązków. Ci wszyscy to źli towarzysze, to wysłańcy piekła, których powinniście strzec się bardziej niż zarazy i samego diabła. O moi drodzy, zaklinam was ze łzami w oczach. Unikajcie takich towarzyszy i brzydźcie się nimi. Posłuchajcie, co mówi Pan Bóg. Kto chodzi z cnotliwym, cnotliwym się stanie, a przyjaciel głupich stanie się im podobnym. Strzeż się złego towarzysza, jak węża jadowitego. Jednym słowem, jeśli z dobrymi obcować będziecie, to zapewniam was, że i z dobrymi do nieba pójdziecie. I przeciwnie, jeśli będziecie przebywać z przewrotnymi, sami się złymi staniecie i duszę waszą narazicie na niechybną zgubę wieczną. A może ktoś powie, tylu jest złych towarzyszy, że trzeba by z tego świata uciec, aby się od wszystkich uchronić. Bez wątpienia jest ich wielu i dlatego też tak wam pilnie zalecam, byście ich unikali. A chociażby wam nawet przyszło samym się bawić, by się ze złymi nie stykać, szczęśliwi będziecie, bo w ten czas z wami będą Jezus z Maryją i Anioł Stróż. Czyż może być lepsze towarzystwo nad to? Jednakże nie brak i dobrych towarzyszy, a takimi są ci, co uczęszczają do sakramentów świętych, chodzą do kościoła, którzy słowem i przykładem zachęcają was do wypełniania waszych obowiązków, a oddalają was od grzechu. Z tymi się bawcie, z tymi przebywajcie, a będzie to dla was z wielką korzyścią. Odkąd Dawid począł przebywać z dobrym towarzyszem Jonatanem, stali się przyjaciółmi i obaj na tym zyskali, gdyż jeden drugiego do cnoty zachęcał. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Przewodnik dla młodzieży na drodze pobożności chrześcijańskiej autorstwa przyjaciela młodzieży Świętego Jana Bosco. Pełna wersja audiobooka oraz wersja książkowa dostępne na stronie najejglowie.pl.